informacji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach. Szanowni Państwo, interpelacje złożyli pani radna Urszula Pękacz w sprawie naprawy lub wymiany okiennic na wieży ratuszowej oraz radny Tomasz Sobolewski. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o rozważenie przebudowy ulicy Sportowej na odcinku od ulicy Garsarskiej do ulicy Toruńskiej w zakresie poszerzenia istniejącej ulicy o pas do skrętu w prawo w ulicę Toruńską, gdzie obecnie znajduje się postój dla taksówek, a jest on miejscem parkowania samochodów. Tutaj przedstawiam to na fotografii numer 1. Obecny pas służyłby do skrętu w lewo i jazdy na wprost. Postój taksówek można byłoby przenieść na odcinek drogi wzdłuż ulicy Zawadzkiego, fotografia numer 2 załączona, gdzie obecnie jest też to miejsce wykorzystywane do parkowania samochodów. Teraz krótkie uzasadnienie. Ulica Sportowa jest obecnie bardzo uczęszczaną drogą, ponieważ stanowi jeden z wyjazdów z ulicy Garcarskiej, Zawadzkiego w ulicę Toruńską. Bardzo duże natężenie ruchu w rejonie ulicy powoduje powstawanie zatorów ulicznych, często sięgających wysokości ulicy Zduny. Stanowi to bardzo duże zagrożenie w przypadku różnego rodzaju wypadków czy innych nieszczęśliwych zdarzeń. Wykonanie poszerzenia drogi usprawni ruch, ponieważ dużo samochodów czeka na skręt tylko w prawo w ulicę Toruńską. W obecnym czasie nie obserwujemy dużej ilości taksówek jak w minionych latach, dlatego nie byłoby problemem nowa lokalizacja postoju w niedalekiej odległości.